Rozdział 14. Kryjówka. Żołnierze pojmali Paluszka, przerywając mu rozmyślania o Mirandzie. Szybko wdrapali się po stromej stronie skały i brutalnie chwycili go za ramiona. Potem ściągnęli go na dół po mniej stromym zboczu. Z pewnością interesuje was, co stało się z Tamtamem i dlaczego nie aresztowano go razem z Paluszkiem. Mówiłem wcześniej, że Tamtam usiadł pod nawisem skalnym. Chciał ukryć się przed wiatrem, żeby zapisać wszystko spokojnie. Na szczęście nie znajdował się obok miejsca, gdzie stał Paluszek, ale nieco dalej. Gdy żołnierze dotarli do Paluszka, Tamtam był dla nich zupełnie niewidoczny. Nawet nie drgnął, dopóki wszyscy nie zniknęli mu z oczu. Być może myślicie, że Tamtam był tchórzem, skoro pozwolił, by zabrano Paluszka i nawet nie próbował go bronić. Nie wierzcie w to. Tamtam mógł mieć swoje wady, ale z pewnością nie był tchórzem. Nie pomógł Paluszkowi z jednego ważnego powodu. Właściwie z dwóch. Po pierwsze, gdyby żołnierze chcieli zabrać ich obu, nie mieliby z tym żadnych trudności. Było ich bardzo wielu uzbrojonych w miecze i włócznie. A Tamtam i Paluszek nie posiadali żadnej broni. Nie było sensu, żeby obaj zostali aresztowani. Drugi powód miał związek z lalkarzem i jego planem namówienia zabawek do powrotu. Tamtam wiernie spisał wszystko, co mówił Paluszek. Teraz chciał zrobić kopię, żeby można było rozpowszechniać słowa lalkarza po całym świecie kukiełek, nawet wtedy, gdyby Paluszek znalazł się w więzieniu. Choć bez wątpienia słowa to rozgniewały niektórych, Tamtam był zupełnie pewny, że całkiem spora grupa zainteresowała się nimi i chciałaby je usłyszeć. Cokolwiek miałoby się stać, chciał się postarać o to, aby usłyszeli jak najwięcej. Cichutko zsunął się ze skały i zmieszał z tłumem. Potem podszedł do wejścia kryjówki. Znajdowała się ona niedaleko dołów z gliną, a więc tam, gdzie po raz pierwszy powiedział Paluszkowi o porwaniu Mirandy. Kryjówkę zrobił z niezbyt równych ścian w kształcie koła i przykrył dachem z kilku warstw liściastych gałęzi. Zbudował tę kryjówkę w lesie i dlatego była prawie niewidoczna dla przypadkowych spacerowiczów. Na kolanach wczołgał się przez wąskie przejście. Zapalił świece, ponieważ nie było tam okna, które wpuszczałoby światło, i zaczął pracować. Przepisywał nie tylko to, co Paluszek mówił rano, ale także to, co powiedział mu poprzedniej nocy. Wydawało się, że Paluszek trochę spodziewał się, że go aresztują i dlatego przekazał Tamtamowi słowa lalkarza. Opisał też swoje spotkanie z lalkarzem. Tamtam zapisał to wszystko w swojej książce. Tamtam upewnił się, czy nikt go nie widział, kiedy wchodził do swojej kryjówki. Można więc wyobrazić sobie jego zdziwienie, gdy po kilku godzinach pracy usłyszał na zewnątrz szelest liści pod czyimiś stopami. Zamarł w bezruchu na swym krześle i nawet nie śmiał drgnąć. Czyżby ktoś odkrył jego kryjówkę? A może żołnierze wysłali za nim szpiegów? Czyżby miał stracić wszelkie szanse rozpowszechnienia słów lalkarza? Wszystkie te pytania błyskawicznie przyszły mu na myśl, a oczy były wpatrzone w wejście. Kroki zbliżały się. Zaszeleściła trawa, a potem ukazała się twarz, która w świetle migocącej świecy wyglądała blado i niesamowicie. Tamtam podskoczył i omal nie krzyknął, gdy ją zobaczył. W wejściu widać było buzię Mirandy. Co ty tu robisz? Zapytał cicho. Ja myślałem, że Mardus zrobił cię królową. Powinnaś być przy nim w jego okropnej grocie. Miranda z wdziękiem wślizgnęła się do środka i miło uśmiechnęła się do Tamtama. Chyba nie wyobrażasz sobie, że mnie się tam podobało. Przynajmniej nie teraz, gdy Paluszek jest w więzieniu i trzeba tyle zrobić dla lalkarza. Znowu się uśmiechnęła, tym razem bardziej tajemniczo, jakby ukrywała jakiś sekret. Ale zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, w słabym świetle pojawiła się inna twarz. – Paluszek! – zawołał radośnie Tamtam. – Przecież byłeś w więzieniu. Jak udało ci się uciec? Myślałem, że długo nie będę się z tobą widział. Ktoś musiał ci pomóc. – Ojej, już wiem! Miranda! – Tamtam był tak podekscytowany, że wypowiadał słowa w nieładzie. Jego raczej spory brzuch trząsł się od śmiechu. Oto cały Tamtam.
Kiedy był poważny, to był bardzo poważny, ale gdy go coś rozśmieszyło, to całe ciało trzęsło się, a oczy napełniały łzy. Z początku Paluszek i Miranda poczuli się trochę dotknięci. – Czemu się śmiejesz? – spytali jednocześnie. – Nie ma się z czego śmiać – powiedziała Miranda. Paluszek miał straszne przeżycia w tej okropnej grocie pod nowym pałacem Mardusa. – Przebaczcie mi – poprosił tamtam, ciągle próbując się opanować. – Pomyślałem o Mardusie. Dwa razy więźniowie uciekli mu sprzed nosa, a ja myślałem, że będę musiał sam wszystko dalej robić. Wreszcie uspokoił się i dodał – chodźcie, pokażę wam, co zrobiłem. Pan Jonatan zaczynał się powoli budzić i nagle otrząsnął się, trochę zdziwiony i niezbyt świadomy. Wreszcie się rozbudził. Powoli odsunął krzesło i wstał, drżąc. Spojrzał na półki. Wszystkie zabawki siedziały na swoich miejscach.